Jeżeli chodzi o moje miejsce i trzeci wynik, oczywiście jest to wynik, który mnie rozczarowuje. Najwyraźniej lokalne społeczeństwo jest przywiązane do lokalnych reprezentantów. Ja to przyjmuję z pokorą. Mogę tylko skomentować, że przypuszczalnie będzie to związane z rozczarowaniem w jakimś okresie czasu, ponieważ ci, którzy zostali wybrani, na dzień dzisiejszy nie wiemy, czy to jest kwestia pana Łyczaka, czy pana Persona, mieli już wiele okazji, czasu, żeby pokazać, co potrafią zdziałać dla lokalnego społeczeństwa. Dla mnie to było fantastyczne doświadczenie. Ja uważam, że nauka na pewno nie poszła w las. Nowe znajomości, poznanie ludzi, poznanie innej płaszczyzny życia społecznego. Dotychczas zajmowałem się, jakby nie było, biznesem. Przegrałem, przyjmuję z pokorą i nie mówię, że nigdy do tematu nie wrócę, być może to, ale nigdy nie mówi się nigdy, także zobaczymy, czy czas przyniesie. Na dzień dzisiejszy mamy definitywnie 4 lata przerwy. Zakładam, że spokoju i jeżeli zdrowie i energia dopisze, to być może do tego tematu wrócimy, a jeżeli nie, to będą inni, którzy pewnie pójdą w moje ślady. No właśnie, czy za 4 lata Bogusław, albo jak to woli Bob Spański, wróci na ulicę Włocławka za aktywną kampanią i może za 4 lata znów pokusi się o tutaj walkę o urząd senatora? Ja nie wiem, czy są 4 lata, bo tak naprawdę ja wiem, że tu jest parę bardzo palących tematów, które powinny być związane w przeciągu 9 miesięcy, 12 miesięcy, w przeciągu roku. I liczę na to, że osoba, która będzie reprezentowała ten region, podejmie się rozwiązania tych tematów. Ja mówię o lokalnej służbie zdrowia, mówię o szpitalu, radioterapii. Jest autentycznie bardzo wiele tematów, które są na teraz, one są na CITO. Co będzie za 4 lata, autentycznie trudno powiedzieć. Wiele zależy od tego, jaka będzie ogólnie sytuacja, bo najwyraźniej wniosek, który ja wyciągam z tego, co miało miejsce w ciągu ostatnich 2 miesięcy całej kampanii, że to nie jest naprawdę ważne, z jakimi postulatami, z jakim programem, z jaką dedykacją się podchodzi do zagadnień, które są ważne dla wyborców. Ważna jest przynależność partyjna. I to niewątpliwie rozczarowuje, ale to również pokazuje, jak błędne są tezy ruchu pana Kukiza, bo to są JOW-y, w których żeśmy partycypowali, to są jednomandatowe okręgi wyborcze i w jednomandatowym okręgu wyborczym tak naprawdę nie jest ktoś, kto, tak powiem, prezentuje swój program, czy wkłada więcej serca lub mniej, można nic nie zrobić, a jeżeli należy się do ugrupowania, które wygrywa, bierze całą pulę, to się automatycznie jak gdyby wygrywa w tym okręgu.